siema, Heos. Właśnie jadę busem po nowy motocykl. Prawie południe się zbliża, no bo wiadomo, że nie wstałem o tej godzinie, co potrzeba. I nie żartuję. Tak po prostu byłem umówiony. Jadę sobie autostradą. Lecę na Gdańsk. Prosto do Elbląga. Saperu. No i co, no zajadę, nie wiem, może streama jakiegoś zrobię, nie wiem, zobaczymy na ile będzie czasu. Chciałbym, żeby to już po prostu się stało, biorę ten motocykl, wy wiecie co ja mam, ale jeszcze trochę w napięciu muszę was podtrzymać. Tak jak wspomniałem wam ostatnio na vlogu, widzów, którzy są aktywni na kanale, będę pozdrawiał i pozdrawiam w tym momencie właśnie z podróży po nowe moto, czyli fajny odcinek. To jest, pozdrawiam Lewego, Anona EK, pozdrawiam Kapisa i Exbona. Czyli co odcinek kogoś pozdrawiam. Czyli no widza, który komentuje, jest aktywny na kanale. Poznam oczywiście załogę tego salonu, do którego jadę. Serwis. Marketing, bo to duża firma jest. Jestem na miejscu. Piękne miasto Elbląg. To jest Elbląga. Łapa w górę. Piękne miasto. Tramwaje jeżdżą, autobusy jeżdżą. I w Saperu. I zaraz jestem na miejscu. Tymczasem. Dobra, koniec tajemnic. Dzień dobry. Ja do Sylwestra szukam. To ja. Siema, cześć. Cześć. Jarek. Przyjechałem po motocykl. Mówił, przekazał wszystko. Tak, wspominał coś Bartek. Bartek? Mhm. To jest sprzęt mój? No, twój. Jany, wiesz co, już normalnie, aż serce mi normalnie zajwania, nie? W szoku jestem. Chyba najładniejszy motocykl jaki jest. No, powietrza nie mogę złapać po prostu. Jarvis? Jarvis. Limitowana edycja. Kurczę. Z takim siedziskiem? No. Z takimi półkami? Jeszcze nigdy nie miałem motocykla z takimi półkami. Z takimi manetkami? Co jeszcze tu jest takiego? Powiedz mi. No okleina super jest. Okleina? No. Miałem podobną na 350. Jeździłem z taką, wiesz? Nie. Co tu jeszcze w tym motocyklu jest innego? Z dodatków jeszcze napęd jest tuningowy, można powiedzieć, w stosunku do... Napęd, tak? Tak. Tylna zębatka. No widzę właśnie. A tak z dodatków to między serią a Jarvisem, no to te zmiany co wymieniłeś. A widzę, że już wszystkie osłony mam, tak? A jeszcze przednia osłona, tak, zgadza się. Jarvis, Jarvis Edition. 2.20, tak. 2.20. No to kurczę, nieliczny jestem, który kupił, co? No nieliczny. Jen. Chyba pierwszy w Polsce. Marzyłem o tym. Czyli no. Można nazwać, że to nie jest Husqvarna, to jest Jarvisa kupiłem. Tak. Jarvisa. I 300 w dwusuwie. Tak, TPI. TPI. Z dozownikiem, z tym, z tamtym. Z dwoma wtryskami. Kurde, powiem ci, że w szoku jestem. Nie wiem co gadać, nie? Słuchaj, a co to jest za motor? To jakiś włoski. Beta. Nie gadaj. No.
A jaka to jest pojemność? S300. A czemu nie mówiliście, że macie betę? No bo to dopiero od niedawna mamy. Nie żartuj. No. A czemu mi o tym motocyklu nic nie powiedziałeś? No, co? Nie. Ale zajebisty jest ten motor, ty. Ja nie mogę. On jest na sprzedaż? Na sprzedaż? Nawet jeszcze nie odblokowany. Ty, a opowiesz mi coś o tym motocyklu? Nieodblokowany? Nieodblokowany. Jeszcze dyfuzor jest tu zblokowany. Aha. I na nie przychodzi dyfuzor. Zablokowany napęd jest. Takie uliczne. Ty, no kurde, ty, wiesz co? Ja muszę ten motocykl mieć. Kolor ci się spodobał? Nie. Ja chcę betę po prostu. I co teraz zrobimy z tym? Możemy. Ja myślę, że nie będzie problemu z wymianą na Jarvisa. Zamienisz mi fakturę? Zrobisz mi korektę? Zrobię. Tak, i wysłuchasz do księgowej. Ty, no ja chcę ten motocykl. Weź tylko przytrzymaj, ja sobie tam wziąłem, co? Mhm. A moment, ty mi nic nie powiedział, że taki sprzęt macie. To na... jest trochę. Na hard enduro się przesiadasz? No. Ty, ale... Czemu taki lekki jest jak rower? No. Nie ma silnika, czy co? Nie ma wtrysku, przez co jest troszeczkę lżejszy. O kurde. Szok. Ty, no przecież to w ogóle nie waży. No tam około 104 kg. 300 waży. O, to jest jeszcze setka. 300, tak. Ty, o. Zadzwoń do tego, do Bartka. Ja muszę ten motocykl, ten biorę. Tak? Na pewno? No. To fajnie. No dobra, pierw z nim pogadaj. Powiedz, że zmiana sytuacji jest, nie? Nie biorę Jarvisa. Tego chcę. No dobra, to ceną mu gadamy zaraz, ty dzwoń, nie? Dobra. Dobra, muszę wyłączyć, bo ja po prostu nie wiem teraz. Bez motocykla na pewno nie wyjadę. A słuchaj, a powiedz, jakie tu jest przełożenie? Tu jest jaka zębatka? A tu nie wiem, jak zblokowana, to powinno być napisane. 42 zęby jest tu. Aha, ale w ogóle... A, 50 zębów jest. Aha, a tak 50. Tak, jest już dwukolorowa. No dobra. Ty, no bo ja zaraz zawału dostanę, nie? Idź, załatw, gadaj. Powiedz, że ja wycofuję się z tego. No dobra. Na razie. No idę dzwonić. No dobra, dobra. Sytuacja normalnie. Nie wiem jak to. Ja chcę to. Beta. Czysta. Ale numer. Szok. Dzwoń, dzwoń. Zajęte. Aha. Nie no, ja chcę tego. Ale czemu ty mi nic nie powiedziałeś? Od jak dawna macie tą markę? No w sumie od marca. Marca, no to faktycznie. Nie, motocykle fajne, do lasu. Znaczy nie ma nic lepszego. A powiedz, a jakie tu zawieszenie przód jest? Tu jest zaksa, przód i tył. Aha. A słyszałem, że właśnie wasz team, zawodnicy jeżdżą właśnie na tak, tych motocyklach. Jeżdżę, nawet ja też jeżdżę. Jeździsz? Jeżdżę. Czyli będziemy mieli okazję razem jeździć? Tak. O, akurat Bartek dzwoni. Dobra, dobra. O kurczę. Halo, halo? Kupiłem, przyjechał po tego Jarvisa i... chcę zrezygnować i zrobić ustanowienie. Myślisz, że nie będzie z tym problemu? Jest jeszcze wolna ta beta 300? To musi zrobić dobrą cenę na BD, żeby nie była droższa od Jarvisa. No. No, nie chciałbym dopłacać. Dzisiaj, teraz. No. I nie chcę nic dopłacać i dobierać BD. Proszę? A, no dobra. Dobra. To przefakturujemy fakturę i tyle. Załatwiamy. Dobra. No. O no, kurde. Ty, no bo ja wczoraj przelałem kasę, nie? No. Dlatego? Korekta się zrobi, nie? I
A słuchaj, a powiedz mi, a jak długo bym czekał, żebyś to przystroił go? Znaczy na... Zaraz zejdziemy na dół, powinna być już jedna blokowana sztuka. Aha. Także. Aha. Taka już... sama jak ta. Taka sama jak ta. Kurde, nie no, szok. Taka akcja zmiana. Nie wiem, tam w domu to mnie chyba zatłuką. Dobra, beta. Koniec, nie ma tematu. Dobra, to załatwiamy papieru. Dobra? Dobra. To nara, hejos jakby co. Dobra, idziemy po mój sprzęt. Macie ten odblokowany, tak? Który to jest? To jest ta. To jest ta? Tak. Kurde. Dyfuzor już założony. Dyfuzor już jest. Mam nadzieję, że go nie zniszczę tak na szybko. Szok po prostu. Ale kurde, wiesz co, powiem ci, że super, że się udało zamienić. A powiedz mi, jak ten dozownik działa? O co to jest dozownik? Co to jest tutaj? To jest przełącznik mat zapłonu. No i teraz jest, teraz co, słoneczko i chmurka, tak? Po odpaleniu. Tak? Czekaj, no. Teraz go odpalimy, to zobaczymy. Dobra. Pierwsze odpalenie. Bety 300. Wersja jaka to jest? Zwykła. Wersja RR. Zwykła. RR. RR 300. No. Co są znaczy ta kurka i słoneczko? Słabsza mapa, słońce mocniejsza mapa. A, rozumiem. Okej. Dobra, potłumaczysz mi trochę o tym motocyklu? Czyli tu zawieszenie jakie ja mam? Zaksa masz. Zaksa mam, mhm. Dobra. Teraz tutaj też jeszcze na chwilę odpalę. Że jest mało oleju teraz. Tak. To krążka się zapaliła, bo tu nie było dolewane. Także motocykl trzeba na niepie od razu zgasić. I pod siedlenie ściągamy tutaj klikiem jednym. Aha, tu klikiem, tak? Tak, klikiem, tak. Ale numer. Nie ma żadnych śrubek, żadnych... Nie ma. Podważań. O, jeszcze folia. Patrz, mogłem zrobić odcinek o ściąganiu folii. Jeszcze masz kawałek jeszcze. No. Super. No i tutaj mamy wlew do dozownika oleju. Jaka pojemność jest tego dozownika? 0,8 litra. O. I tutaj wlewam. Jaki olej tutaj wlewam? Liquid oil do 2 subów. Ogólnie no, każdy tu olej się nadaje, który jest przystosowany do dozowników oleju, nie? Żeby nie był za gęsty. Zalecany przez nas jest liquid oil. Dobra. To kupię sobie tego oleju. Coś tu jeszcze muszę wiedzieć, co jest pod siedziskiem? No to akumulator, bezpieczniki, które teoretycznie mogą się przepalić. Jak jeszcze nigdy mi się nie przepalił, nie? No, ale przypuśćmy, dobra. Dostęp jest bardzo prosty. Zakładanie, czyli tak jak w każdym motocyklu. Tak, tutaj. Tu wsuwamy. I tu zacisk. A teraz mi powiedz... poczekaj, co jeszcze? Filtr powietrza gdzie jest? No to tutaj jest. O, no czyli dojście też jest fajne. Tak. Młodły jest schowany. To od razu tych filtrów powietrza muszę trochę kupić, nie? No przydałoby się. Od czego to pasuje? Od czegoś pasuje? Tylko od bety. Tylko od bety. Tylko beta. Dobra, to wezmę. No i teraz mamy też zamykanie szybkie na klip, tak jak w KTM-ie w Husqvarnie. Mhm. O, tak wygląda. Piękna sprawa. Fajnie. Mi się wydaje, że to jest nawet lepsze rozwiązanie, to mniej syfu wejdzie niż w Husqvarnie. Tak mi się wydaje. Silniczek tak wygląda. Słuchaj, ta osłona. Ty mówiłeś, że jest... To jest w serii. To no, jest na wyposażeniu. Tak? A że jest inna. Założysz mi tam inną? A, tak. No. Tak? Dobra. I teraz jakie mam przełożenia? 14,50. 14,50. Tak. Tu w zestawie jest jakaś jeszcze zębatka? Czy... Homologacyjna jest, 15 jeszcze większa. No to nie, nie. Dobra, 14. To pojeżdżę jest... na 14, zobaczymy jak tak. To mi pójdzie. No i w becie mamy tutaj gaźnik standardowo. Mhm. Gaźnik, dobra. Tak. Coś jeszcze muszę wiedzieć o obsłudze tego motocykla?
To co, tu mamy rezerwę. Otwarty kranik? Tak, jest otwarty, tak? Rezerwa jest. I teraz jak go gaszę i dłużej nie jeżdżę, przypuśćmy, nie wiem, z 10 minut, mam zakręcać ten kranik? Nie, ja bym zostawił otwarty. Cały czas? Tak, cały czas otwarty. Jakieś ssanie tu jest, coś? Tak, ssanie tutaj jest. Czyli jak jest na zimnym... Do góry. Do góry jest ssanie. Tak, na dół jest wyłączone ssanie. Aha, dobra, czyli był teraz na ssaniu. Chociaż jak motocykl długo też stoi, to warto spuścić z gaźnika syf, bo tam może się oddzielić. A jak to robić? Znaczy, no tu się nie oddzieli w sumie, bo tu mamy dozownik, także nic się nie powinno stać, bo jak mamy w racingach, nie ma tego dozownika oleju i robimy tu mieszankę do zbiornika, jak dłużej motocykl postoi koło miesiąca, no to oddziela się benzyna od oleju. I trzeba jakby na nowo to rozmieszać. To u mnie nie ma takiej możliwości, nie, żeby miesiąc motocykl stał. Nie. No tutaj i to w sumie wszystko z obsługi, tak? No tutaj mamy płyn chłodniczy, wlewamy do chłodnicy tutaj. Jak miałem motocykle, jeszcze nigdy raz tylko dolewałem wody, awaryjnie. No, tutaj mamy, co tutaj jeszcze? Zawieszenie, kliki na u góry. Tutaj mamy jeszcze napięcie wstępne sprężyny, przez co utwardzamy. I tylko z jednej strony, tak? Tak, z jednej strony. A powiedz, a to zawieszenie to jest właśnie dwukierunkowe, czy równa? To jest równa, jedno. Równa. Tak. I tutaj mamy też na płaski śrubokręt u góry odpowietrzany. Najlepiej po każdej jeździe na stojak motocykl wziąć odpowietrzy. O, stojak będzie mi pasował. Mówiłeś też... Dodatkowe rzeczy to co? No, olej w silniku, no to też prosta. Jedną śrubką tutaj odkręcamy z 13. Tak. Tam jest magnesik, zawsze trochę syfu się nazbiera. I tym spuszczamy, czy, tak, tym. Czy spustowy jest gdzie spustowy, indziej? Jedna śruba tutaj jest. Spustowy, tu nalewam, tak? Tak, tutaj jeszcze jest kontrolna śrubka, gdzie można sprawdzić, czy stan oleju się zgadza. Ale zazwyczaj jak spuszczamy cały olej, wlewamy 0,8, tak jak producent za 0,8? Tak, i tego nie trzeba sprawdzać. Aha, dobra. Ale tu jest taka możliwość sprawdzenia. Olej jaki? 10,50 do 4 słów, tak jakby się sprawdza do sprzęgła, nie ma problemu. Bo to jest olej do skrzyni, do skrzyni biegów. Do skrzyni biegów. Tak, i co jaki czas mam to wymieniać? Po pierwszej jeździe najlepiej, żeby tam wszystkie opiłki produkcyjne to wszystko wypłukać, a potem co 10 motogodzin. Dobra. No i to jeszcze ważna kwestia, to jest zawór wydechowy. Tak. I tutaj możemy imbusem sobie regulować teoretycznie oddawanie mocy motocykla. Coś ty. I to jest na sprężynie ten imbus? Czy po prostu Na sprężynie, tak. Ustawię sobie co chcę i, tak, i zostawię w tej pozycji. Ta śruba raczej zmienia napięcie sprężyny, które jest w środku. Ona jest albo twardsza, albo większa. I tu moc reguluje jeszcze. Czyli jak będzie mi za słaby. Co, nie sądzę? Tak, to możesz odkręcić. Jak odkręcam, to co to wtedy? To będzie bardziej motocrossowy, jakby można powiedzieć. A jak kręcisz, będzie bardziej endurowy, będzie miał mocniejszy dół motocykl. I tutaj ruch półobrotu, obrót, już czuć to. Już czuć. Tak, czuć. Szok normalnie, nie wiedziałem. Mapy tu jakieś są, czy nie? No mapy to tam tylko tu... Są, tak, dobra. Dozownik mnie nie interesuje, to wszystko samo tam wszystko działa. Tak, samo dozuje. W przyszłości jakbym chciał ściągnąć ten dozownik, żeby zaoszczędzić wagowo? Tak, to nie ma problemu, tylko trzeba tutaj najlepiej kruciec wymienić od wersji racing albo zaślepić ten otwór. Technologicznie. Ale to wy mi zrobicie, tak? Wtedy. Tak, no możemy. Przy jakimś tam, powiedz mi, a teraz... I wtedy musisz mieszankę robić z paliwem. I mieszankę robię z paliwem. A wtedy ile bym zaoszczędził wagowo? Jakbyś miał tu do pełna zatankowany, no to na pewno około 1,5 kg. Zaoszczędzisz. No i też awaryjność motocykla się zwiększa, jak nie masz dozownika. Dobra, to wszystko wiem. A teraz mi powiedz, kiedy ja mam się u was pojawić. To, co mam sam robić, to robię. Po jednej motogodzinie pierwszy olej, wymiana. Tak, to ja. Potem co 10 motogodzin i tłok, no to w zależności, to jest różnie. Niektórzy po 60 wymieniają, niektórzy przy 100, niektórzy przy 200. To w zależności od... A jak serwis mi to... Jak ty mi radzisz? Co 60 godzin. Tak, to wtedy jest bez i tu przyjeżdżam i coś jeszcze, jakieś serwisowe prace będą? Oprócz nie, tłoka? Nie, tutaj tłoki. Ewentualnie jak sprzęgło się podjęło, to sprzęgło trzeba wymienić, jak się przypalisz. Czy w zależności od... Jestem mistrzem palenia sprzęgła, nie? A, no to możliwe, że będzie trzeba wymienić sprzęgło. No.
No i dobrze. No ktoś musi te sprzęgła palić, nie? Zgadza się. Nie. A teraz najważniejsza rzecz, powiedz mi, opony. Tutaj masz Michelina. Michelin. I to jest taki miękki. No, enduro medium to jest. Medium. No, super. Czyli w opony na razie nie inwestuję. Nie. W ogóle, a jakie opony wy macie w sprzedaży? Jakie na zawody używacie? Ja akurat jeszcze na Golden Tire opona. Czyli następne moje będą mu Golden Tire, tak? Tak jest. Słuchaj, a w tym motocyklu jak się wprawię i będę już tam coś ogarnę, coś mnie tam pouczycie, tak? Bo będę przyjeżdżał tu do was, to taka niespodzianka, ale już ją zdradzę, bo już z Adventure Teamem będę jeździł. I czyli będę przyjeżdżał na jakieś tam treningi. Na razie to mnie weźmiecie tak tylko pod skrzydła na jakieś takie... Rekonesans. Na rekonesans, ale oczywiście będę się szkolił, tak? I powiedz mi, jakbym startował, to już na tym motocyklu tak jak jest, tak? Jakbym chciał wystartować w jakichś zawodach. Jasne. A na przykład takie zawody typowo dla mnie, jakieś cross country też? Jak najbardziej. No właśnie, dobrze. To o to mi chodziło. Czyli ja sobie na razie popróbuję w cross country. A potem poopowiadam, bo to już jak przyjadę tutaj, wiesz co, w przyszłym tygodniu, nie w tą sobotę, tylko w następną, no to już cały teren i te wszystkie torowiska i to wszystko mam podobno zwiedzić i już przejść jakieś tereny szkoły. Tereny mamy fajne, także. Czyli jak ja przyjadę, to mogę się załapać, że ty będziesz i będziesz trenował. Tak. No to super. Czyli się spotkamy w innych okolicznościach. Tak. Nie będzie już takiej hecy. Wydech jakiś tuningowy, czy nie? Nie potrzeba. Nie potrzeba. Nie potrzeba. Dobrze. No nie wiem. Mocy nie powinno brać. Tu raczej, wiecie co, powiem, jestem pod takim wrażeniem, że raczej nie będę dzisiaj jeździł tu. Ja przyjadę chyba na, nie wiem, chyba jutro zrobię jakąś jazdę próbną. Czekaj, jeszcze ten hamulec mnie biegi. Wiesz co? Masz tylko? Kurczę, ale powiedz, mieliście kiedyś takiego klienta, że zamówił motocykl, zapłacił za niego, przyjechał i wziął inny? Rzadko się zdarza, tam raz może się to zdarzyło też. Ale to raczej na inny model, a nie na inną markę. Aha. Wcześniej jeszcze nie mieliśmy bety, to może dlatego. Czekaj, jeszcze jakieś pytania, czy jakieś bym miał? 6 biegów mamy jakby, co nie? Standardowo. Tu jest 6 biegów? 6. 6-biegowa skrzynia, tak. Bo w tych 300 innych chyba jest 5. Nie, też jest 6. Też 6. Też 6. Mhm. Ciekawy jestem, czy stójkę będę potrafił. Kierownica to jest jakaś specjalna, jaka to jest kierownica, powiedz, beta? W sumie to nie wiem, jakiej to jest produkcji, ale w 20 dali troszeczkę szerszą, także dosyć fajne gięcie. Szersza, tak? Tak. Mhm. Ciekawe, czy stójkę zrobię. Na tamtej mojej to już zostałem tam z pół minuty, minutę, ale tu widzę, że trochę trzeba będzie się przestawić, wiesz? Mhm. No jestem ciekawy, jak to mi pójdzie. Przede wszystkim muszę zacząć przez przeszkody szybciej jeździć, wiesz, żebym się nie przewracał, bo... Bieg wyżej i robota będzie szła. Bieg wyżej i tylko reakcja na manetkę. A tu słuchaj, jakieś listki są? Nie ma? W standardzie nie ma. Nie, w racingach są dodatkowe. Słuchaj, no ale chyba moje... Tutaj jest normalnie otwór i mogę sobie wkręcić moje handbary. Tak. Mhm. No dobra, ja założę handbary. Nie będę listki się bawił, bo po prostu wiem, że... Ja po prostu potem tam wyłamię. Ale wiesz co ci powiem? Fajnie, wiesz co właśnie zauważyłem? Jest inaczej niż w usfarnie. Te klamki są bardziej tu w środek, nie? Bliżej. Bliżej, nie? Możliwe, możliwe. Czyli mam po prostu... No ogólnie musisz uważać na pierwszych jazdach na hamulce, bo są bardzo mocne w stosunku do fuskwarny. Coś ty. Tak, no. Są żyletki, ale Brembo jest tutaj... Jeździłem w Ducati na Brembo, to coś o tym wiem, nie? Aha. Tu ogólnie Brembo hamulce nie są, tu są Nissi na hamulce, ale są naprawdę bardzo mocne. Aha. No, przekonasz się niedługo, także... No, jutro. No. W deszczu będę jeździł, wiesz? A pogoda nie, aby śniegu nie było. No, niech będzie śnieg, to będę upalał na śniegu. No. Kurczę, nie wiem, nie wiem. Dobrze, że tak się udało. To co, zakładamy tą osłonę i praktycznie motocykl mam gotowy.
Tak jest, no. A idę na sesję, session z Inciumem. Tak jest. Dobra. Dobra. To co, założysz? Założę, no. Dobra, dobra. I poopowiadam jeszcze o zawodach trochę. Dobra. Nara, dzięki. Hej. Jest moja osłona. Leciutka. Jak mocowana, na ile śrub jest? Na... Na dwie, tylko wiesz? Na dwie. Właśnie tu muszę. No, tak jak widzicie, osłonę mam założoną. Wystawiamy go, pakuję na samochód. Bardzo lekki jest nawet takie, powiem wam, przestawianie tego motocykla, to jest po prostu, nie wiem dlaczego. Wagowo to jest kilka kilogramów różnicy od kusparnej, ale... Ale po prostu to trościzna jest taka, żeby go przestawić do szofa. Beta. Beta style. A tu racing beta. A tu mój karton z klamotami. O, i teraz będzie pod górkę. No musisz wyjechać. To może na kole, co? No. Jeszcze zerowy przebieg. A jeszcze pokazuje kontrolkę oleju. Czadola. A, czadola. No. Czyli jak kupię, to doleję. No. Dobra. No chcę. Chcę dojechać do samochodu. A dobra, to ja biorę karton. No. A dobra. Mogłeś wjechać tam. Chcesz kamerę? Nie, zgasimy ją. Słuchaj, już się pożegnamy. Będziemy ładować. Dobra. No, powiem ci, że fajnie, ale zobaczymy w terenie, nie? Patrz, folio to... Strzemetka. A gdzie to gasi się? Czerwonym tam. Tu. No? No tak jak w BMW. No. To jeszcze raz, dzięki. No. Inara.